Prawie 3,5 tysiąca SMS-ów od niemal 500 unikalnych nadawców otrzymaliśmy od Państwa w trakcie trwania plebiscytu na radnego roku. Dziś już wiadomo, że w gronie najlepszych znaleźli się Piotr Szewczuk, Adam Cieślak i Jerzy Wójcik. I choć to tylko zabawa, to jej zwycięzca, cieszący się 24% poparciem Piotr Szewczuk, przyznaje, że plebiscyt wywoływał spore emocje. Zabawa zabawą, ale zaangażowanie wszystkich tych, którzy oddali głos, było ogromne, za co serdecznie dziękuję. Na początku każdy tak uważał, że jest to zabawa. Czy można tak traktować osoby, które wysyłały na mnie SMS-a? Ja na dzień dzisiejszy dziękuję wszystkim i uważam, że to była fajna zabawa, ale poprzez poważne sprawy. Poważne sprawy, których w powiecie nie brakuje. U Was, w odróżnieniu do tego, co się dzieje w Radzie Miejskiej, gdzie raczej cisza, spokój, dyskusje są bardzo zagorzałe i na porządku dziennym. Tak, na pewno. Tych spraw jest dużo, tak? Także na co dzień spotykamy się z różnymi problemami, które należy rozwiązać. Czy to, powiedzmy sobie, z jednej strony i z drugiej. One muszą być konstruktywne, a dzięki temu człowiek się bardzo dużo uczy. Ja, będąc pierwszą kadencję, bardzo dużo się już nauczyłem. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ będąc w Radzie, gdzie jest fajny spokój, są fajni ludzie, są fajni radni, można po prostu się przypatrywać i spoglądać, a tutaj się uczę na gorąco, muszę zająć własne stanowisko, jestem wzywany nieraz do odpowiedzi, ale muszę udzielić takiej odpowiedzi, która będzie konstruktywna, dlatego po prostu tutaj lekcję odrabiam bardzo solidnie. Piotr Szewczuk jest radnym Rady Powiatu Świeckiego. Warto dodać, że to właśnie jego koleżanki i koledzy z samorządowej sali cieszyli się w naszej zabawie sporym poparciem i znaleźli w górnej części końcowej klasyfikacji. Nie dziwi to zwycięzcy, który docenia wiedzę i zaangażowanie pozostałych radnych powiatu. Nie będę osądzał tutaj radnych z miasta, bo uważam, że to ludzie, którzy są radnymi w Urzędzie Miejskim, pełnią swoją rolę naprawdę dobrze. Zresztą to widać na co dzień. Każdy może coś źle zrobić, może dobrze, ale widać po efekcie tych już czwartego roku tej kadencji, że jednak dużo zostało zrobione. Natomiast u nas, dlaczego jest górka, jeżeli chodzi o naszą popularność? Spojrzałbym na nazwiska, spojrzałbym na autorytety społeczne, a przede wszystkim też i na merytoryczną część. No, ludzie, którzy siedzą z mojej lewej i prawej strony, no, są fachowcami w swojej dziedzinie i chylę przed nimi czoło, bo wiedzą, jak się skupić, jak się zastanowić, jak rozwiązać problem. I myślę, że tutaj też zyskali dzięki temu bardzo duże zaufanie społeczne i to jest cieszące. Tylko z niewielką stratą do lidera i ponad 21% poparciem plebiscyt zakończył Adam Cieślak, który nie ukrywa radości z tak wysokiego wyniku. Zawsze miejsce w czołówce cieszy i przyznam szczerze, że no, jestem bardzo zadowolony z tego miejsca drugiego. I z ilości oddanych SMS-ów, z ilości głosów, za co chciałbym serdecznie wszystkim kolegom, znajomym, wyborcom, tym, którzy chcieli przedzwonić, wydać te złote 23 na SMS-a, serdecznie podziękować. To też tak naprawdę chyba trochę mobilitująca rzecz, wynik, który może mieć wpływ na decyzję o przyszłym startowaniu w kolejnych wyborach. Prawdopodobnie będę startował przy tych wyborach jesiennych. Miałem zaszczyt dzięki wyborcom być przez dwie kadencje, przez prawie już 8 lat radnym. Dlatego tym bardziej cieszą mnie każdy oddany głos i każdy SMS, bo jak każdy człowiek jesteśmy zadowoleni, kiedy miłe słowo jest, kiedy nas doceniają, kiedy sąsiedzi czy znajomi, czy wyborcy dziękują za coś. Ja chciałbym podziękować również i panom z telewizji, panu redaktorowi za to, że w ten sposób chociaż staracie się pokazywać radnych, promować i uwypuklać te problemy, którymi zajmują się radni. Bo tak na co dzień gdzieś to często mija, przechodzi obok, a jest to doskonała okazja, żeby pokazać, na czym polega ta praca radnego. W najlepszej trójce z ponad 15% wynikiem znalazł się również Jerzy Wójcik, dla którego to już kolejne wyróżnienie zdobyte w naszej zabawie. Będąc trzy lata pod rząd w tym plebiscycie, co prawda traktują to ludzie jako zabawę,
Niektórzy nawet bardzo źle się o nim wypowiadają, ale dla mnie to jest wielki zaszczyt, że przez te 3 lata znalazłem się w tej trójce. No i to jest jakaś reklama, jest w pewnym sensie widoczność, moja aktywność, że ludzie chcą jednak na mnie oddać ten swój SMS, bo jednak to nie jest za darmo, to kosztuje. W związku z tym naprawdę bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim, co na mnie oddali głosy, te SMS-y, ponieważ to naprawdę sprawia radość, a jednocześnie jakby zwiększa moją wiarygodność, że ludzie w jakiś sposób mnie szanują. Mówi się w świeciu, że jeśli coś się dzieje, na pewno jest tam Jerzy Wójcik, to tak trochę z uśmiechem, ale pokazuje też to, że jest pan radnym bardzo zaangażowanym w to wszystko właściwie, co w naszej gminie się odbywa. Staram się zawsze tam, gdzie mnie zapraszają, być obecnym, bo jest to jednak też trochę obowiązek, bo jako przewodniczący rady reprezentuję radę na zewnątrz, to jest zapisane w statucie. W związku z tym wszędzie, gdzie mnie zapraszają, to już dla mnie się stało takie oczywiste, tym bardziej teraz, jak jestem na emeryturze, to mam czasu sporo, w związku z tym wszędzie, gdzie mam możliwość i gdzie mnie zapraszają, staram się w tych uroczystościach wszystkich brać udział i to w dobrym słowa tego znaczeniu, no żeby zawsze reprezentować tych radnych, złożyć życzenia, gratulacje, w zależności od tego, jaka to jest impreza, czy to jest sportowa, czy taka stowarzyszeń klubowych, innych spraw seniorów, to z jednej strony powinienem uczestniczyć w tym, a z drugiej strony oni też są dumni, że ktoś z władz gminnych jest z nimi razem i z nimi razem przeżywa ich uroczystości. I